Techno Podcast. Wiecie, co to jest? Klawiatura. A co powiecie na to, że Apple planuje wprowadzić komputer, który zmieści się tylko i wyłącznie w tej klawiaturze? O, ja kiedyś miałem taki komputer, w którym wszystko było w klawiaturze i to się nazywało Commodore 64. Apple podobno, to są nieoficjalne newsy, natomiast warto też takich posłuchać moim zdaniem, że Apple planuje wprowadzić komputer, który zmieściłby się tylko i wyłącznie w takiej klawiaturze. Ona nazywa się Magic Keyboard i byłaby troszeczkę grubsza oczywiście od tej. Dan też posiada taką. No i słuchajcie, internauci się śmieją, że historia komputerów zatoczyłaby koło. Właśnie od takiej Amigi, numer jakiś tam, do właśnie 600, takiego... Amiga 500, dajmy na to, do Magic Keyboard Computer Mac. Co wy na to? Czy wy byście kupili taki komputer? Czy byście się bali, że się przegrzewa? No, ja bym chciał to na pewno przetestować, bo to jest w ogóle ciekawe, że zaczęło się właśnie od tych takich komputerów z małą mocą obliczeniową, które mieściły się w klawiaturze. Potem chcieliśmy mieć więcej mocy, więc zaczęliśmy robić szafy, a potem wszystko się zaczęło znowu minimalizować i znowu wracamy do komputera w klawiaturze. No ja czekam. Raczej nie wydaje mi się, żeby to był kolejny krok Apple. Słyszałem, że wprowadzają na przykład nowego Maca Mini, którego miałem przyjemność użytkować. Wprowadzają też chyba nowego iMaca, więc to są raczej sprzęty, które trzeba testować, a to potraktowałbym jako taką ciekawostkę. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz, to nie będzie sprzęt mobilny. A ja teraz celuję w sprzęt mobilny, do tej klawiatury musisz mieć monitor. No właśnie, słuchaj. No ten właśnie. Monitor musisz gdzieś wnosić po prostu, nie wiem, w kuferku albo w jakiejś... Chyba, że, poczekaj, wewnętrznej. Jakby oni wprowadzili coś takiego, że możesz jednym kliknięciem wyświetlić sobie... Nie. Wyświetlić sobie z tego Maca Keyboard, czy jak on się tam będzie nazywał, obraz na twoim iPadzie. A widzisz, i bierzesz iPada, klawiaturkę i iPad robi wtedy tylko za monitor, wszystko idzie bezprzewodowo, no słuchajcie, ja chcę to zobaczyć, wystawię fakturę chyba dzisiaj Timowi Cookowi za ten pomysł, bo no to by rozwaliło system ewidentnie. W sumie to oni już to stworzyli, tylko że zamiast komputer znajdzie się w urządzeniu mobilnym iPad, iPhone, to teraz znajdzie się w klawiaturze. Moim zdaniem zero problemu, pytanie, po co to komu, skoro to już jest komputer, masz wyświetlacz, no ale słuchajcie, nie oceniamy, nie działa, czekamy, działa. Wyczekujemy. Nie wiesz, co ustawić, aby zrobić zdjęcie najwyższej jakości? Zapraszamy do nas. Kurs fotografii mobilnej.pl. Subskrybuj kanał Techno Podcast i bądź na bieżąco.